Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam serdecznie w 7 Days, tutaj po raz kolejny dzień, trzeci będzie niedługo, ale właśnie, bo pierw tutaj trzeba było trochę poniszczyć tutaj tych rzeczy, czyli tak, w nocy chciałbym usunąć te barierki, tak, w nocy wiecie, nie będę się ruszał, chociaż trochę będę hałasował, jak tu będę to wszystko niszczył, i na pewno będę tutaj kładł. A, jeszcze bym coś zniszczył, bo z tej strony, teoretycznie, jakby był jakiś atak, to oni mogą z tej strony się dostać do mnie. Dlatego ja bym chyba tutaj też poniszczył tą kładkę, żeby nie było dostępu do mnie z tej strony. A to jest dosyć istotne. Jednak. Dobra. Cyk. Wiesz, że mnie tutaj żaden zombiak nie widzi. Też w sumie to niszczyć to tu już trzeba. O! O, jak łatwiutko! Ich chyba nie wiem, czy oni się mogą dostać po tych. Teoretycznie chyba już nie powinny się tu dostawać, ale można by to jeszcze na wszelki wypadek też to poniszczyć. Jakby nagle się okazało, że potrafią je niczym akrobata po linie. Kurczę, w ogóle ja bym chyba musiał zginąć, kurczę, bo ja... Może jakbym jeszcze... O, dobra. Chyba się nie powinny już dostać z tej strony do mnie. To jest dosyć istotne, żeby tutaj nie mieli też dostępu. Co dalej? No na pewno te schody trzeba będzie też w przyszłości zniszczyć, żeby oni się nie mogli tutaj dostać do mnie po tych schodach. A zrobimy... O, tylko tu jest ten blok teraz. Ja mogę... Ten blok... A, ja bym mógł go zniszczyć pewnie. Bo ten blok trzeba by było też przestawić. Bo tutaj... Z tej strony... A, ale to... O, właśnie. Zniszczmy tutaj te... Baciewia. Światło na razie nie będzie. One będzie wisiało sobie. I tutaj, o, tu jest drewna przynajmniej, nie te tutaj te kraty. Tutaj będę chciał zrobić wyjście po takiej kładce na ulicę. A ta kładka będzie mi służyła do właśnie samoobrony podczas ataku, bo w siódmy dzień, a my będziemy mieli teraz trzeci, no to już się pomału zbliżamy. Bo trzeba by było mi tutaj zrobić tą kładkę, żeby zombiaki miały do mnie dojście tylko z jednej strony stąd. A tutaj będzie po prostu zrobiona forteca, obrona, prześwity, żebym mógł z nich strzelać i tym podobnych rzeczy. Też tam zobaczycie. Kurczę, fajnie jakbym miał jeszcze te na prąd takie. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Ale to też daje dużo. Dobra, kurde, tylko no... jestem chory, mam infekcję. Dobra, ja chyba sobie tutaj po prostu... Pomacham siekierką przez noc, że w bezpiecznym miejscu, jakby nie patrzeć. I wrócę do was nad ranem, gdzie już będzie coś bardziej kreatywnego, coś więcej do zrobienia, nie? Dobra, barierki rozłupane. Tutaj zrobiłem już też wejście, które trzeba będzie jakoś tutaj poprawić, żeby tylko drzwi były. Ale to czekajcie, może sobie też powieszę tutaj pochodnie, chociaż tak i tak ciemnawo. Ale dobra, nie jest źle. Jest dobrze. I bym musiał wtedy zrobić takie bloki. O, drewno blok. Albo, czekaj, czy to jest to samo? Nie, już drewniany po prostu się robi. Ale ja chciałbym te konstrukcyjne. Zróbmy ich, no nie wiem, ze 100 po prostu. Bo one będą nam potrzebne właśnie do budowania. Przede wszystkim teraz, tylko nie pamiętam... O, można było tutaj tabem zmieniać też kształty, tak? Czy to było to? Nie. Nie było tabem. Czym to było teraz, te kołowe? Gracze wyzwania? Nie, bo to nie.
Muszę sobie przypomnieć, którym przyciskiem menu ruch, paskryk narzędzia. Nie. Ruch, pojazd, menu różne, tryb edycji. Przełącz ruch. Nie. Kurczę. Tryb Boga? Co? Jakie rzeczy są w ogóle? Ruch, paski narzędzi, pojazd, menu, ekwipunek, kreatywne menu. To te kreatywne? Nie. Lipka, jak się robiło te? Dobra, musiałem znaleźć, jak to się zrobiło, a to się po prostu R-kę wciskało. I tutaj macie pod R różne kształty, które możecie... Tu jest naprawdę bardzo dużo możliwości budowania i tym podobnych. Tak więc, no... Jest co robić. Na pewno jeszcze jakieś meble możecie też tutaj tworzyć, widzicie? Tym podobne rzeczy. Jest z tego dużo. Ja potrzebuję na razie zwykły sześcian, tak naprawdę, bo to tylko tą dziurę tutaj za... zakleić. A? Tak. Dobra. Tutaj jest zaklepana dziura. I... to jeszcze najważniejsze. Bym chciał sobie tutaj powiększyć naszą siedzibę w przyszłości. Dobra. Ale teraz to my idziemy na szabry, bo już dzień się zaczął. A, czekajcie tylko, że ja bym musiał sobie po... A, właśnie, bo ja też zapomniałem otworzyć paczkę z książkami, którą dostałem nagrodę. To może jest dobra pora na to. Rozwija umiejętności wytwarzania nasion. Użyj. Nawłoć i chryzantena, mogę robić już nasiona. Rozwija wytwarzania młota rozbiórkowego. Rozwija umiejętność wytwarzania pancerzy. Prymitywny pancerz mogę sobie zrobić. Właśnie, czekaj. Pancerz. Dlaczego tego nie mogę robić? Prymitywne buty. O, właśnie, prymitywny. A, czekajcie, bo ja tutaj mogę zrobić sobie cały pancerzyk. Kaptur. Prymitywne rękawice. Ty, czekajcie, bo ja tutaj nie zrobiłem sobie jeszcze takiego pancerzyka dobrego. To zrobimy sobie... O, prawie cały. Muszę iść pozbierać trawę. Akurat nie powinno być problemu ze strawą. Bo trawy jest wszędzie pełno. Dobra. Kaptur i strój. Dobra. To teraz tak, po kolei. Jest nasze te. Tu. Sandały. Poziom trzeci, pancerz. Cyk, na machę. I cyk. No i teraz wyglądamy jak z, jak jakiś psychol. Teraz wyglądamy jak prawdziwy psychol. Dobra. Porzucam sobie tylko jeszcze tylko rzeczy, które mam w plecaku i które nie będą mi potrzebne. Czyli to. Bo resztę może się przydać. Ja to muszę na... O. W ogóle to są jakieś nowe rodzaje broni, takie podstawowe, których przynajmniej jak ja grałem, to jeszcze nie było. Dobra. Jemy z nożem. Kurczę, no fajnie był antybiotyk znaleźć. Się uda.
Raczej wątpię. O, jeszcze gut. Tu skwiera. Jemy. Z nożem. O, ile mosiądzu tutaj było. Piórka, to będę mógł sobie jeszcze strzał porobić więcej. No, a tych pociąg... Co to? Wanna. Dobra, biegniemy. Biegniemy do zadanka. Ripon Residence. No te trzy czaszki to są już takie trudniejsze, tak jak mieliśmy ostatnio. Ta nasza miejscówka to była trzy... czaszkowa. Siema. Chłopaki z sąsiedztwa. Dobra. Wiesz, pragnienie w dodatku jeszcze. No i pięknie, kurde. I jeszcze co? Strzały. Zrób tam z tych... piórek strzały kolejne. Zawsze się może przydać. O, tu jakiś budynek z wodą, a tutaj ten domek na drzewie. O, czekaj. Nie, dobra, myślałem, że tam jest ten pniak. Kurde, no. Kiedyś z tych pniaków takich zwykłych wypadały dosyć często miodziki, ale tutaj, no, jak widać, nie trafiłem. Budynek policji, to tutaj może jakaś broń będzie. Ale to może być też trudny budynek. Tak, trzy czachy. Czachademi. O, co się stało? A, chyba po prostu mi dało sygnał, że jestem blisko już. Ty, spokojnie, nie licz tego samochodu. O, zamknęli go w samochodzie. O, umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Dobra, punkt w ogóle mam. Już dwa nawet. To może byśmy sobie do zwinności tutaj dodali głębokie rany. Seria w biegu. Parkour, średni pancerz, uderzenie z ukrycia. Ja bym sobie dodał jakąś zwinność, po prostu punkt. Cyk. I wtedy... A, więcej muszę zwinności dać. I żeby kolejne dać tutaj punkci, tu potrzebuję zwinność na poziomie trzecim. No to dobra, no. Zadajesz, ale nadal obrażeń po trafieniu w głowę. Tak jest. I mocniejsze ciosy w głowę będą. Dobra. Będę zwinny chłopak. Dzień dobry. Bob's Cafe. Tu dziś zazwyczaj pokazuje, gdzie mamy wejść. Tędy. Dobra. To co, robimy dwa przebiegi? Czyli albo... Kochany. Kochany. Masz tu w dupę jeszcze. O. Leżysz? Chyba leżysz. Dobra, wiecie co? Ja dla samej kontentu gry może dwa razy nie będę robił tej miejscówki. Żebyśmy nie oglądali też dwa razy tego samego. Kasa. Skarna. Kasiura była. Chryzantyny złociste. Liczę na jakieś żarcie, ale na razie to takie nasiona tutaj widzę. O, nasiono ziemniaka. To tak, to proszę. Miłe. Czego się tam awanturujesz, chłopie? Chodź. Aha, nietrafiony. Dobra, wstaj, bo mi łatwiej. Dostał foko. Jazda do Bobiego. Bobby got the gun. Dobra, cyk. Tu jest coś, bo jeszcze cyk. Podejrzanie. Cicho. Oho, widzę. Za ladą tam. Jednego pacjenta. Mm-hmm.
Bobby got the gun. Dobra. Ta dostała w czapę. Oddaj strzałę. Ładnie. O, widzę klienta. Cyk. I pod... Jak się z niego siura krew. Czy to będzie takie, takie to łatwe? O. Panie pacjencie! O, dostał w ramię. Dostał. Dobra, dawaj, chodź na sobie. Oho. Obudził kolejny, jak już. Siema. Dobra. O! No i łatwo. Wyjaśniony. To będzie taka dosyć, widzę, krótka bardzo miejscówka. Jeszcze bardziej krótsza niż tam. Dobra, użyj. Nic nas nie to na mnie. O! O tak. Byczku. Cyk. Cyk. No i od razu lepiej. A nie będziemy tutaj mieli żadnego... Mam nadzieję, że garnek jakiś znajdziemy. Węgiel. Węgiel to sobie w tyłek wsadź. Żeby straczki nie dostać. Dobra. O, otworzyłem. Dobra, to jeszcze tutaj przeszukamy, bo tutaj jeszcze mogą być też jakieś... O, czekajcie, bo ja tutaj zapominam ciągle czytać. Bekon i jajka oraz kawa będę już potrafił robić. No i to mi się podoba, tylko potrzebuję bekonu. Cyk. O, grilla znalazłem. Będę mógł grillować. Cyk, cyk, cyk. Toster. Toster i takie różne rzeczy to można później rozczłonkowywać, że to tak nazwę. Tylko, że potrzeby do tego behaister, który nam to pozwoli robić. O, kibel. O, papier toaletowy w kiblu. Pamiętam, że jeszcze była kiedyś taka wersja, taka starsza, że w kiblu można było znaleźć pistolet. Tego nie można. No i nagroda główna. O, jeszcze bym to chyba też... To? Mąka kukurydziana tutaj była. Tu jeszcze coś jest. Cyk. Shamwai Foods. No to może jakieś jedzonko. Antybiotyki by się przydały. O, jakaś poprzeczka z jedzeniem. No i dobra. O, czekaj. Bo tu jeszcze mogę... No i... Tu jeszcze nagroda jest. O. To, tu jest ten. Dobra. Przygwożdżony. Bobby got the gun. Dobra. O! Stracili dla mnie głowę, panowie. Dobra, to tutaj jest ta nagroda główna. A już myślałem, że tam było, to było. To będę mógł sprzedać. Żarełko. Zresztą bierzemy to wszystko. Właśnie, tylko teraz pytanie moje takie. Czy ja już na sandały mogę założyć? Modyfikuj, mogę. Amortyzator od upadku. O, przynajmniej może sobie modyfikator dodamy. I to mi się też bardzo podoba w tej grze. Te modyfikatory do różnych broni, do różnych rzeczy. To jest naprawdę mega fajne. To powinno być też w każdym survivalu dodane. Tylko to wiadomo, trochę bardziej skomplikowane rzeczy to są. Złom rozwija umiejętność wytwarzania narzędzi z odzysku. Okej, użyj. Zestaw naprawczy i beton. I to taki, znaczy już nawet nie beton, tylko mieszanka betonowa. Już nie będę musiał mieszać. Można się tutaj dostać? Nie. To coś jeszcze jest? Jest.
Dzień dobry! Czy pani głodna? Weźmy ten. Okej, okej, sprawnie to działa. Boom headshot. Co się będzie darła kobita? Dobra. To co? To możemy wracać do naszego kolegi. Może da nam antybiotyk. Kurcz, żeby było nagrod... O, części samochodowe. Bierzemy. Cyk. Fajnie jakby... No, później też będziemy mieli rower. Po pierwsze. Znaczy, chyba, że coś tu pozmieniali. Ale był rower, że można było mieć rower, to szybciej też będziemy się po tym mieście poruszać. Ale później też są pojazdy. Jest chyba motocykl, jest też samochód, jest też helikopter. Żyrokopter, czy jak to tam? Kurczę, ta policja tutaj. O, czekaj, tu jest wóz policyjny. Ja mógłbym się do niego... O, panowie! Nie wiedziałem, że tak... Przepraszam, nie chciałem was obudzić. Spać! Gdzie ty z tymi łapami tu? Kurde, nie trafiam go. Cyk. No i odpadł mu łeb. Ale o, może tu będzie w tej ambulatorium. Nie no, nic, żeby sobie zszyć nogę. O, czekaj. Ja tam chyba widzę śpiącą panią. Albo nie. Albo to po prostu... radiowóz. Tam, ten pan? To on nie śpi czasem? Chyba to jest chyba trup prawdziwy. Antybiotyk? Nie. Latarka. Użyj. Chleb dyniowy i placek z jagodami będę mógł robić, proszę. Z latarki to będzie można później zrobić zestaw do zapalania światła. O, może tak to nazwać. Kamienną łopatę to od razu rozbierzemy. Z tych trupów to też można było chyba ciąć. Czemu ja mam ubranie? Pada deszcz czy co? Nie. Kurde, wytrychy potrzebuję. O. Chyba tutaj był parking strzeżony. Został przystrzyżony w takim razie przeze mnie. Dobra, kawusie. Dobra, czas biec do tam. O, czekaj, tu jest jeszcze ambulans przede mną. Kurczę, proszę, antybiotyk. Niech mi szczęście dopisze. Mój waćpanie. Proszę. Tak ładnie, proszę. Jakiś trup, nie wiem, czy on wstanie. O. A tamten wygląda, jakby miał wstać. O, chyba nie. Ho. Chyba wstanie. Dawaj. Lekarstwa, Mendo. Dobra. Dawaj. Karetkę. Medycy. No i kurczę, dużo rzeczy fajnych, ale nie to, co bym chciał. O, tylko że ja teraz tego nie zabiorę. Jedzmy tą puszeczkę. Ajajajajaj. Z czego tu by zrezygnować? To jest zawsze problem. Tego. A szyny to sobie wezmę, jakbym sobie znowu nogę połamał. Papier. Nożyce. Kamień. Tłuszczyk. Tłuszczyk potrzebny. Chyba, że motesianko. To można szybko zdobyć. Dobra. No to tu było fajne, aczkolwiek nie dostałem to, czego chciałem, czyli antybiotyku. Niestety. Tylko aspirynę na ból głowy.
No i elegancko. Zestaw naprawczy po raz kolejny. Zobaczmy, co tam. O, magazyn! Użyj. Warto chyba do tych skrzynek zaglądać. Widzę. Tu mogą jakieś magazyny być. O, ty, faktycznie. Obrażenia robotyczne. Ale jajca. Kościół, to chyba jest miejsce, gdzie ja już mniej więcej chodziłem. Ale ty, to czekajcie, bo ja bym jeszcze pozaglądał do tych skrzynek w takim razie. To jakieś przedszkole chyba. A, to tylko papier. Ale widzę, że w tych można znaleźć, w skrzynkach pocztowych można znaleźć fajne rzeczy. O. Wytwarzania pancerzy. Cyk. O, już prymitywny pancerz umie na poziomie trzecim. Czwartym jakości. Okej. To jeszcze lepszy pancerz mogę zrobić. Już w tym momencie. O, jaki obozowisko kamperów. I też mają skrzynkę pocztową. Zajrzyjmy. Może mają coś ciekawego. O, mają. Sprintem na kuckach. O, tak, byczku. Poproszę. Czekaj, bo tutaj pan awanturujący się. Dzień dobry. No i odpadła mu głowa. Słabe mocowanie głowy miał, jak widać. Dobra, tu mnie niepokoi ta budka, ta buda. Bo psy to są cholerstwo, to jest w tej grze. Dobra, wracamy się do Rekta, żeby powiedzieć mu, że job is done. Melduję wykonanie zadania, panie prezesie. No, Jezus, ten chłopie, nie, weź przestań sapać. Kurczę, ej, bo jeszcze teraz się zastanawiam, czy ja nie zrobię fuck upa. Bo jeszcze przecież mogło być w tych maszynach. Do kupienia jakiś antybiotyk albo miodzik, tylko że miodzik to teraz by był już za słaby. O, tu, nie? Piwo. O. Alkohole tylko tu mają. Pierdółki. I takie jedzenie słabe. No dobra, to w automatach nie ma. Is there some quail? Look here, boys. We got ourselves a real life hero. Słoik miodu, ale tylko jeden. 5% infekcji. Czy mogę przejrzeć prowadę? No tak, chciałbym sprzedać to na pewno. Chciałbym to sprzedać i jakbyś miał jeszcze ze dwa miody. Miudnie. Antybiotyk. Kurde, też nie ma. Uzupełnia asortyment, czyli jutro będzie miał nowy towar. Tylko czy ja dożyję do tego dnia? A, czekaj. W ogóle to chciałem cię spytać, czy masz jakąś fajną robotę. Robić gdzieś blisko. Pozbądź się zombie. Dobra. Czekajcie, bo jeszcze mógłbym tu wejść do góry. O. Ej, tu może masz jakieś fajne rzeczy. No, takie średnie. A tu? O. A nie, mogę tylko przejść na pakę. Nienaruszone? O, czekaj, to w samochodzie jeszcze może coś będzie. O, magazyn. Wytwarzania pojazdów. Cyk. Jeszcze tutaj samochód miałem nienaruszony. No dobra. Kurczę.
No, dostałem ten miodzik, no możemy sobie wydłużyć nasze cierpienie. To się nam teraz obniża, nie? Tylko, że to nam obniży tylko o 5%. No ewentualnie mógłbym poszukać tego... Tylko pytanie właśnie, czy to dalej z tych pniaków wypada ten miód? Czy może zrobili tak, że trzeba mieć jakiegoś perka do tego? Chociaż był do tego kiedyś jakiś perk, że po prostu częściej wypadał ten miód. Może ja miałem teraz pecha i mi nie wypadał ten miód. Dobra. Bo musimy ratować dupę. Swoją. Tutaj żarełko. Nasiona. Cyk, cyk, cyk. Puszczyk też będę tutaj dawał. Dobra, tu mąka kukurydziana to... I to wszystko, co tu można było tu położyć. A tutaj resztę. A, jajko też, to też jest do żarcia. Tłuszczyk to będziemy tam wkładać. A nie, woda też jest do żarcia. To grill będzie do ogniska. A, tu mam dwie te... Kurde, to ja to skopałem, to też do żarcia. O, się nie mieści. Dobra, to sobie później poukładam. Dobra, to teraz tak. To żarcie, to żarcie, to żarcie, to żarcie. To też żarcie. A do ogniska grill, cyk. Garnek, garnek wymagany, garnek wymagany. Tu jest problem, nie mamy garnka. Okej. Okej. Bez garnka nie ujadę. Inna rzecz, że faktycznie to miodzika by się przydało jeszcze ze dwa, albo nawet trzy już w tym momencie. Może tutaj coś? Użyj. Dobra. No nic. Miodu nie ma na tej pustyni. Z drugiej strony to faktycznie może bym się rozejrzał za tymi pniakami. Ale to jest takie szukanie. O, tu widzę, chyba jest żelazo też. I to takie podwójne źródełko. To te pniaków szukanie to jest takie. Nie wiem, czy też zbieram. Ja też po dwa. Nie tracę tego wytrwałości miecza, nie, jak nim macham. Cyk. Dobra, to może jeszcze szybko zrobimy sobie tą miejscówkę. Matex. Oho. Dzień dobry. Cyk. Oko wydubane. O, jest, czekajcie, poczekaj, poczekaj. Jest pniaczek. Dej mi mioda! No i ciulstwo. Ciulstwo. Nie wiem, to być może coś zmieniło w tej grze, że miód już tak nie wypada tak często z tych pniaków, albo w ogóle nie wypada, nie wiem, trudno mi powiedzieć. To możecie też wypowiedzieć, czy miód... O, czekaj, tu jest drugi pniaczek. Sprawdźmy. O. No i co się awanturujesz? Ja tutaj miodu szukam. O. Nie ma miodu.
Może się to zmieniło. Już nie można tak łatwo to zrobić. O, tu jest jakaś fajna torba. Tak z wodą błotnistą. No też się przyda, żeby później tą ten wodę uzyskiwać, nie? O! To jest ta miejscówka. Tam jest ambulans, ale nie wiem, czy to jest nie już, już przeszukany chyba przeze mnie. Możliwe. Rezydencja Gilberta. Pokaż samochód. Czy ja wziąłem wszystko? Wziąłem, dobra. No dobra, to co? Let's go. Cyk, cyk, cyk. Oho. Tu się chyba coś zawali zaraz podobno. A nie, my musimy górą iść po prostu chyba. O nie, tam widzę... Jeszcze mi brakowało ptasiora. Których nie lubię też zresztą. Ale one mają przynajmniej pióra. Dawaj pióra, mendo jedna. To dużo piór, a ją przynajmniej jest plus z tego wszystkiego. Oho! Dobra. Nie wiem, czy jego, chyba jego. Kurde, te ptasiory to są denerwujące ptasiory, nie? A ty żyjesz? Nie. Ale mogę... Widzę, chyba jest przejście. Albo nie, tam jest zablokowane przejście. Dobra. To tu jest przejście. Wejście, zejście. Po cichaczu? Da się? Oho. Ciu. Nie, nie gryź tam ich w szafie. Oho, widzę tam. Widzę tam mendy. Pa, 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 pa. Pięknie. O, jeszcze żyje. O co, przeleciał przez nią? Pani! Dobra, w klatę dostała. Cyca! Oho. Ten typ to jest chyba też... Tak, dostał w dupę. No i pięknie. Dobra, ja sobie jeszcze strzały porobię. Bo dużo... O, tak, byczku. Rób mi strzały. Jeszcze gdzieś tu się... Podobno coś kryje. Za chwilę przeszukamy tutaj te chyba wszystkie te. Tylko pierw wymordujmy wszystkich. Całą rodzinę. Uuu! Dobra. Czas na wieczora. Otworzę ci. Już się tak nie denerwuj. Tobie też otworzę. Dzień dobry. A klient z krawatem. Klient awanturujący się. Dobra. Mamy wszystkich powymordowanych. Teraz możemy sobie na spokojnie poprzeszukiwać jeszcze. Cyk. No i bierzemy aloes. Krzesło. Na drewno je później przerobimy. Jakieś żarełko? O. Użyj. Wodę błotnistą. O tak, byczku. Więcej takich żarełek poproszę. I garnka nie ma.
Oho. Placek z dynią potrafię już robić. Tylko nie mam garnka. Zrobiłbym, gdybym miał garnek. Na woda z kibla. To będzie bardzo smaczne. Dawaj tu. Mięcho. Dobra, tylko gdzie jest teraz główna lokalizacja? Woda. A to? A może to łopatą? O tak. O tak. Bierę. Tu koniec. Ralni. Dobra, co wy macie tutaj jeszcze? Oho, jakąś książkę. Rozwijam umiejętności wytwarzania ostrz. O tak, byczku. Mogę robić lepszy nóż. Rozwijam umiejętność wytwarzania maczug. O, mogę pałkę je lepszą zrobić. Kibelek. Papier toaletowy. Czekajcie, tak, ja mogę zrobić lepszy nóż, to ja może to od razu sobie zrobię też. Wtedy bym tak, te krzesło przerobił. Kościany nóż, no właśnie. Wytwórz, a to przerób na kości, dobra. I od razu mi i od razu się bezpieczniej czuję. Oho. Już zamek. Ajaja, o tak byczku. O, karabin. I też dostałem to, żebym mógł chyba tutaj zmodyfikować, tak. 15% więcej drewno zadaje obrażenia. No i to mi się podoba. Naboje. Kurde, strasznie dużo naboi tutaj wypada. Ja pamiętam, że jak kiedyś się grało, to był cud, żeby w ogóle mieć pistolet do pierwszego te... A nie, witaminy, Jezus. Już myślałem, że antybiotyk. Kurde. Może warto tutaj się to... No i zobaczmy teraz, czy było warto tyle walić gruchę w pietruchę. No w sumie gotówka. Nie wiem, czy było warto. Nie wiem, czy było warto. Czy warto było? O, tu jeszcze nie byłem. A tu nic nie ma. A jak mam stąd wyjść w ogóle? Halo? Policja? Proszę przyjechać na Facebooka. Cześć. No to musi być jakieś wyjście. O, czekaj, bo tu jeszcze po się... Cześć. Nie wiem. Po prostu chyba będę musiał sobie zrobić tutaj wyjście. A że mamy siekierkę, która łatwo drewno łupie. A, i zobaczmy, czy ten ambulans przeszukiwałem. Niestety. Niestety. To nas, ten ambulans nas nie uratuje. A pójdźmy ożyjną drogą, to może jeszcze jakiś kurczak biega. Dobra. Polowanie na kurczaka. Lepiej pistoletem. Szkoda, że nie mam żadnego celownika. Byłoby łatwiej. Bo gdzieś tam biega ten kurczak. Chciałem go. Będzie mięso. To znaczy, jak mi gdzieś ten kurczak nie uciekł. O, biega w samochodzie. O.
Oh, his. To mój kurczak! Proszę się od niego odkramolić. To mój kurczak. Dobra. Dawaj. Ile tego mięsa tu będzie? Masz zbyt dużo przedmiotów? Nieprawda! 10 mięska. Uzyskaj zasoby ze zwierząt. A ty masz jeszcze tu w tłumie. No to zaraz przeszukamy, czego ty tutaj pilnowałeś. Tu może coś wyjąć. Gwoździe. Gwoździe zawsze się przydadzą. O, mąka kukurydziana. Żeby chlebek robić. Też się przyda. O, a to czasem czegoś nie... A, tak, bruk. Nie tylko bruk, ale... Od razu to też zakusimy. Wiesz, to by się też chyba przydało. Dobra. Mamy to. Let's go. Dobra. Dobra, idziemy dalej drogą. Może... Jo, ambulans jakiś. Albo jakąś aptekę byśmy znaleźli. Też by było fajnie. O. Że kolega tutaj... Dostał, to jest ta poczta. Raczej... Chyba, że ktoś wysyłał antybiotyki przez pocztę. Dobra, leż tutaj, świniaku. Byśmy... Dobra, kocią karmę, psiej karmy. Dobra, jemy sobie. Tyk. A to już mamy takie dobre jedzonko. Ale tutaj dobra, i zupkę. Cyk. Dobra, czy tu jest jakiś ambulans? Jest. To jest ambulans? To wygląda... Tak? Nie. Nie. Robocze... sztywne narzędzia. Ale może coś fajnego... O. Umiejętność wytwarzania narzędzi do pozyskiwania zasobów. Dobra. Kamienne narzędzie mogę teraz poziomu drugiego robić. O, siema. O! Ja go nie trafiłem, on mnie nie trafił. Jesteśmy fita, poplera, masz. Dobra. I tyle po tobie. Dobra, idziemy dalej. Maggie's Corner Cafe. O, tu mogą być fajne narzędzia. I... O, wytwarzanie samochodów. Cyk. Rower i koła. Czy ja mogę już rower robić? Tylko nie wiem, czy rower czasem nie będzie trzeba robić na... Mogę. Tylko muszę mieć te rzeczy wszystkie, czy ja mogę w ogóle... Rower, rama, tak, widzicie? Rower, kierownica i ramę trzeba robić na warsztacie. A więc jeszcze nawet, jeszcze nie potrafię położyć warsztatu, a te co znalazłem to były na razie zablokowane. Tutaj kusi, żeby pozwiedzać. O, siema, kolego. Widzę, że pan też na spacerku. Leżeć. O, tam widzę ambulans przede mną. Jest nadzieja. Jest potencjał. Ooh, one shot. One shot, one kill. A to jest blisko mojego domu, to podejrzewam, że już przeszukany przeze mnie był. Ale może jednak nie. Może jest jeszcze nadzieja dla mnie. O, nie, czekaj. Proszę. Niech będzie. Sterydy. Igułki. Żadnych potencjałów. Oganiacz. Rozbijała wytwarzanie produktów medycznych. I tyle. Ten wącha tyłek tam widziałem. Dobra. No nic. No nic. Trzeba będzie do John'ego się wybrać następnego dnia i, mieć nadzieję, że będzie miał antybiotyk na sprzedaż. Bo jak widać...
No, może być kiepsko, jak ja antybiotyku nie ogarnę. Ale lubimy życie na krawędzi. Dobra, czekajcie, muszę do niego szybko jeszcze dobiec. Zrobimy zadanko. I może weźmiemy kolejne też. Albo poczekamy na następny dzień, jak będzie gdzieś bliżej. Też tak można zrobić. Co ty tam masz? Czasopismo o wytwórstwie, amunicja, odzysk. To jest odzysk. Rozwijamy umiejętności wytwarzania. Dobra, to nie. Inne pięści, kastetów, to nie. A, to weź mi to. Pisemka. Dla dorosłych. What's it gonna be, huh? Sprzedaj to. Cyk. Na razie to tyle. Be careful out there. You wouldn't want to. Masz jakąś robotę? Pozbądź się 310 metrów, to niedaleko, to biorę to. Dobra. Dawaj tą robotę. Dawaj tą robotę. Jutro będzie miał towary nowe, ten ziomek. A, zobaczmy sobie jeszcze pisemka. Otwarte. Czyli pancer... Nie! Nie! Ze złomu i nacisnąłem. Pancerze. Uuu, prymitywny piątej jakości. Dobra. Wytwarzania narzędzi odzysku. A tam mieliśmy tylko jedną, czyli to się opłacało bardziej. Klucz jakości 1. Właśnie, i klucz to jest coś, tylko że to też chyba trzeba będzie na... A nie, nie. Mogę to... A, tylko że potrzebuję kute żelazo. Już z grzechotką nawet jest. Kuterze, a kute żelazo to jest dopiero... Nie teraz. Trzeba jeszcze piec mieć do tego. Tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Ja idę na nockę do domu, bo tylko noc, noc, noc i obsrany koc. Ryryryryryryry i takie tam. Idziemy spać, bo nie ma co się tutaj robić. Tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku z czeskich wypraw zombiakowych. Nara!